Celina Szumer-Bryż. Ja jestem dziennikarką i reporterką. Chciałam powiedzieć pisarką, ale właściwie chyba reporterzy to nie do końca pisarze. My po prostu opisujemy, nie wymyślamy światów, tylko opisujemy światy. Ja jeden z takich światów, mój turecki świat, opisałam w książce, którą napisałam. Książka się nazywa Wróżąc z Fusów. I chciałam Państwa zabrać dzisiaj w taką trochę podróż śladami tej książki i śladami moich artykułów, które ukazywały się w Tygodniku Powszechnym. Już mówię, dlaczego wybrałam taki klucz. To jest trochę tak, i Państwo na pewno o tym wiedzą, że kiedy gdzieś się mieszka, a ja w 2013 roku do Turcji się przeprowadziłam, w Turcji zamieszkałam, to nie zawsze jest czas na to, żeby zwiedzać, żeby podróżować. To jest trochę tak, że człowiek wsiąka w takie codzienne życie, codzienną pracę, naukę. Ja się intensywnie uczyłam języka tureckiego. I właściwie prawda jest taka, że wyjeżdżałam gdzieś i zwiedzałam wtedy, kiedy miałam napisać o tym jakiś artykuł. Więc to nie do końca jest takie podróżowanie, że zarzucamy plecak na plecy i ruszamy przez Turcję. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że się Państwo dzisiaj podczas tej podróży ze mną nie zawiodą. Więc jak to zrobimy? Już tłumaczę, ponieważ zastanawiałam się, co Państwu w tej mojej Turcji pokazać, i wymyśliłam, że zrobimy to w ten sposób, że po prostu udamy się w taką podróż trochę śladami chrześcijaństwa w Turcji. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zainspirowały mnie do tego właściwie, zainspirował mnie do tego fakt, że już wszędzie mamy w supermarketach, na ulicach świąteczne dekoracje. Co więcej, te dekoracje mamy nie tylko na polskich ulicach i w polskich supermarketach, również w tureckich. Turcy oczywiście, tak jak Państwo wiecie, w olbrzymiej większości muzułmanie, jednak oni też w jakimś sensie ulegli tej komercyjnej stronie świąt i te dekoracje wieszają, choinki stawiają, w każdym razie w tych takich bardziej zachodnich miastach Turcji, nie na prowincji bardziej konserwatywnej pewnie mniej. W każdym razie w miastach takich jak Stambuł, takich jak Izmir, te choinki są, dekoracje uliczne są nawet prezenty, proszę sobie wyobrazić. Chociaż Turcy bardziej dają je sobie nie z okazji Bożego Narodzenia, którego przecież nie obchodzą, ale z okazji Nowego Roku, Yılbaşı, czyli rozpoczęcia roku. Także zapraszam Państwa na tę podróż. Mam nadzieję, że nie będziecie się Państwo ze mną nudzić. Tak, proszę Państwa, wygląda okładka książki, o której Państwu powiedziałam. Już tłumaczę, dlaczego ją pokazuję. Otóż pokazuję ją dlatego, że po pierwsze dlatego, że mi się podoba i że jestem z niej naprawdę, naprawdę zadowolona. A po drugie dlatego, że jeden z tureckich znajomych zobaczył ją i powiedział: o mój Boże, na Allaha, jaka ona jest tendencyjna. Uśmiechnęłam się wtedy i zastanowiłam się przez chwilę i w duchu jednak musiałam mu przyznać rację. Wielu z Państwa pewnie i wielu ludzi, którzy Turcję znają, a to tylko z seriali, a to z historii ze szkoły, tak mniej więcej sobie cały kraj wyobraża. Tutaj mamy pana w tradycyjnym tureckim
nakryciu głowy z charakterystycznym dla tureckich mężczyzn takim różańcem, no, który oni dzierżą w dłoniach albo się modląc, albo po prostu przesuwając te paciorki w rękach, jakoś się próbując uspokoić. Najprawdopodobniej ten pan jest jakimś, to nie ja robiłam to zdjęcie, więc nie jestem pewna, ale najprawdopodobniej jest to jakiś mieszkaniec bardziej konserwatywnych wschodnich rejonów kraju. I oczywiście takich ludzi w Turcji spotkamy, ale nie tylko. I mówię o tym dlatego, że wielu moich znajomych, wielu z Państwa też jest tym często zaskoczonych, ponieważ wyobrażamy sobie, że w Turcji spotkamy głównie takich mężczyzn i takie zakryte kobiety jak na tym zdjęciu, które w tej chwili Państwo przed sobą widzicie. Wyjaśnię Państwu, że ten pan, który się opiera o jakąś tutaj chyba latarnię, przygląda się, dlaczego on się tak przygląda tym paniom? Otóż dlatego, że w Izmirze, w którym to zdjęcie zrobiłam, takim bardzo, bardzo świeckim, bardzo nowoczesnym tureckim mieście, taki widok to jest rzadkość. Owszem, można zobaczyć kobiety z chustami na głowach czy w płaszczach zakrywających ciało, ale kobiety, które noszą czadory, czy które noszą te czarne stroje zakrywające je od stóp do głów, to jest naprawdę rzadkość i najczęściej nie są to Turczynki, tylko albo Syryjki, albo jakieś przedstawicielki innych nacji wyznających islam. Bo jeśli chodzi o Turczynki, no to oprócz tych, które rzeczywiście się zakrywają, można też bardzo często zobaczyć po prostu taki widok na ulicach. Dziewczyny w krótkich spódnicach, dziewczyny z odkrytymi włosami, dziewczyny z tatuażami na ciele czy kolczykami w pępkach. To wcale nie jest jakaś rzadkość. I teraz powiedzmy sobie o tym, jak to się stało i dlaczego to jest w Turcji w ogóle możliwe. Otóż ta Turcja to jest taki kraj, który to jest przede wszystkim kraj świecki. Muszą Państwo o tym wiedzieć, że owszem, ponad 90% mieszkańców Turcji wyznaje islam, ale islam nie jest tak jakby religią państwową. Państwo jest świeckie wciąż. Turcy zawdzięczają to, i tutaj pokazuję już kolejne zdjęcie. Turcy zawdzięczają to Atatürk'owi, Mustafie Kemalowi Atatürk'owi, który upadający po pierwszej wojnie światowej Imperium Osmańskie. Przypomnę, że Imperium Osmańskie przystąpiło do pierwszej wojny światowej po stronie przegranych w rezultacie, czyli po stronie Niemiec. I właściwie groził mu na mocy międzynarodowych traktatów rozbiór imperium i rozdzielenie go pomiędzy poszczególne państwa zwycięskie, pomiędzy aliantów. Jak to się stało, że do niego nie doszło, i jak to się stało, że mamy w tej chwili jednak dużą, samodzielną, samorządną Turcję? Otóż nie dopuścił do tego de facto Mustafa Kemal Atatürk, który właściwie z tymi traktatami, mówiąc w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu, żeby tutaj Państwa historią nie zanudzać, żołnierz, dowódca, już wtedy słynny dowódca
który wsławił się zwycięską bitwą, taką właściwie niemożliwą do wygrania, a jednak wygraną bitwą pod Chanakkale, czyli Dardanelle, cieśninie Dardanelle. I on po prostu się na te traktaty nie zgodził, zwołał żołnierzy, którzy wypowiedzieli w zasadzie posłuszeństwo sułtanowi, który już wtedy też pełnił taką rolę właściwie marionetki, bo rządził kto inny. Sułtan już wtedy był taką postacią, która niewiele miała do powiedzenia. I żołnierze Ataturka po prostu dzielnie sobie radząc i wojując tę wolność w Turcji wywalczyli. I kiedy wywalczyli, przeprowadzili potężną rewolucję, całe to skostniałe państwo, zmieniając od podszewki. To Ataturkowi Turcy zawdzięczają fakt, że kraj jest świecką republiką. To Ataturk wprowadził, czy zarządził wprowadzenie alfabetu łacińskiego w miejsce alfabetu arabskiego, ale tu od razu wyjaśnię, że bo często też zadają mi różni znajomi to pytanie. W Turcji nie mówiło się po arabsku, w Turcji mówiło się po turecku. Ten język w tej chwili nazywany jest osmańskim tureckim. Był po prostu turecki zapisywany alfabetem arabskim. A więc to nie jest tak, że Turcy i Arabowie, czy w tych czasach, czy dawniej, jakoś się znakomicie rozumieli. Chociaż akurat na dworze sułtanów wszyscy władali językiem perskim, innymi zresztą też, to naprawdę byli uczeni ludzie. No w każdym razie Ataturk nie dał naukowcom wiele czasu, to też jest ciekawe, to taka zmiana, która właściwie w innych okolicznościach pewnie trwałaby i trwała. Tutaj tureccy znawcy języka mieli na to naprawdę raptem 2 lata, o ile dobrze pamiętam, czy 3, naprawdę wódz powiedział, jak ma być, i tak też zrobiono. Przypominam o tym dlatego, że naprawdę nawet dziennikarka dużej ogólnopolskiej gazety, moja znajoma, się zdziwiła, słysząc, że Turcy posługują się alfabetem łacińskim, a nie arabskim. To była tylko jedna ze zmian. Ataturk również, a pamiętajmy, że mówimy o roku 1923, kiedy on de facto przejął władzę w kraju i stworzył i powołał do życia republikę. No więc w Turcji również od właściwie 1923 roku panuje równouprawnienie. Kobiety uzyskały wówczas prawa wyborcze. Dość szybko też zaczęły zasiadać w tureckim parlamencie. I chociaż niektórzy, a są i tacy, czyli niektórzy przeciwnicy Ataturka, czy ludzie, którym w tej chwili w Turcji niezbyt się podoba cała ta rewolucja, ludzie, którzy tęsknią jakoś, czy uważają, że to źle się stało, że Imperium Osmańskie upadło. Oni często też przypominają o tym, że to nie była taka, że ten twór, który stworzył Ataturk, to nie była do końca demokracja, dlatego że jedyną partią w parlamencie tureckim przez wiele lat była partia Ataturka, czyli CHP, tak to skrótem, takiego skrótu Turcy używają. No, trudno mówić im racji, rzeczywiście tak to przez wiele lat wyglądało.
Niemniej nie można Atatürkowi odmówić zasług, bo naprawdę nowoczesne świeckie państwo Turcy zawdzięczają jemu. Na zdjęciu widzą Państwo, tak długo już o tym mówię, a nie powiedziałam, co na zdjęciu widać. Na zdjęciu widać potężne mauzoleum w Ankarze, mauzoleum, w którym Atatürk spoczął po swojej śmierci w 1938 roku. Niektórzy Turcy wierzą głęboko, są przekonani o tym, że gdyby Atatürk nie umarł, losy II wojny światowej potoczyłyby się zupełnie inaczej, bo po prostu wódz tak wielki jak Mustafa Kemal Atatürk na pewno by nie zostawił tych spraw samych sobie. Turcja do II wojny się nie przyłączyła w ogóle. I właśnie niektórzy twierdzą, że gdyby Atatürk wciąż rządził, z pewnością by się do tej wojny włączyła, zmieniając jej losy. Może tak by było, może nie, tego już się nie dowiemy. Atatürk, tak jak powiedziałam, zmarł w 1938 roku. Do tej pory o godzinie, o której zmarł, to jest 9 z minutami, nie pamiętam już tej chwili, 9:10 chyba. No mniejsza o to, w każdym razie, znaczy Turcy nigdy by nie powiedzieli mniejsza o to, oni dokładnie te i datę i godzinę pamiętają i co roku o tej godzinie kraj po prostu na minutę staje, ruch samochodów ustaje, ludzie stoją na baczność i przez minutę Atatürkowi oddają hołd. Ten hołd zresztą oddają nie tylko w rocznicę jego śmierci, w każde tureckie miasto, ci z Państwa, którzy byli w Turcji, wiedzą, tym, którzy nie byli, właśnie o tym mówię, wszędzie spotkamy pomniki wodza, popiersia wodza, zdjęcia wodza oprawione w ramy, są nawet w maleńkich kawiarniach, czy w zakładzie szewca, czy kogoś, kto, czy krawca, w naprawdę przeróżnych miejscach na nie trafimy. I Atatürk zmienił kraj, ale też i tak jak mówię, to ta religia straciła na znaczeniu, bo kraj stał się świecki. Świecki stał się nie tylko kraj i tutaj proszę spojrzeć, na pewno Państwo wiecie, co przedstawia to zdjęcie, bo wszyscy widzieliśmy je w podręcznikach do historii czy w książkach do plastyki, o ile dobrze pamiętam, też to zdjęcie było. To jest Hagia Sofia, kościół mądrości, świątynia mądrości Bożej w Stambule. Atatürk zaświadczył nie tylko kraj, ale zaświadczył też tą świątynię. To jest ciekawostka, ponieważ Hagia Sofia. Może zacznę od początku i po prostu dojdziemy do tego. Potraktujmy po prostu tę naszą wizytę, krótką wizytę w Stambule, wizytę w Hagia Sofii jako pierwszy punkt tej naszej podróży przez Turcję. Otóż pierwsza świątynia powstała w tym miejscu niedługo po przeniesieniu stolicy Imperium Rzymskiego do Bizancjum w 330 roku po Chrystusie. Ale tak naprawdę tę architektoniczną perłę, którą podziwiamy do tej pory, stanęła tutaj w 532 roku. Jej budowa zaczęła się w 532 roku na zlecenie cesarza Justyniana I, który tak naprawdę nie szczędził ani środków, ani sił, ponieważ świątynia miała się stać symbolem potęgi chrześcijaństwa i rzeczywiście się stała, przy czym
pośpiech, a powstawała bardzo szybko, jak na taką, jak na tak potężną konstrukcję. Powstawała bardzo szybko. Pośpiech okazał się jednak złym doradcą. Bardzo szybko trzeba było zacząć wprowadzać pierwsze naprawy. Właściwie zaraz po konsekracji świątyni zaczęto te naprawy. Rozmaite te poprawki wprowadzać. Przy czym ciekawostką, którą ja zawsze przypominam, jest to, że nie tyle liczne trzęsienia ziemi czy błędy konstrukcyjne, po których trzeba było świątynię naprawiać, ale największe szkody wyrządzili w niej, uwaga, uwaga, czy chrześcijanie chrześcijanom zgotowali ten los. Ponieważ to uczestnicy czwartej krucjaty świątynię złupili, zniszczyli, zagrabili skarby i kiedy po pół wieku pełnienia roli katolickiej katedry w 1262 roku Hagia Sofia wróciła w ręce Bizantyjczyków, naprawdę daleko jej było do dawnej świetności. I właściwie trudno uwierzyć trochę po tych historiach, po tym, że jednak katolicy prawosławnym to zrobili i takich skrzywdzili. Trudno w to uwierzyć, ale ostatecznie o oswobodzenie i ratunek dla chrześcijaństwa razem modlicy się i greccy prawosławni i łacinnicy. Nie udało im się tego wymodlić. Sułtan Mehmed, zdobywca w 1453 roku po wkroczeniu do miasta i zwycięstwie nad Bizantyjczykami, pierwsze swoje kroki skierował właśnie do kościoła Mądrości Bożej, do Hagia Sofii. Turcy, spotkacie się Państwo też z nazwą Hagia Sofia, ponieważ tak Turcy nazywają świątynię. O ile cesarz Justynian, który świątynię kazał postawić, wchodząc do niej, miał zakrzyknąć podobno: o Salomonie, przewyższyłem cię. O tyle Mehmed zdobywca, przekraczając próg Hagia Sofii, przyklęknął. Posypał, tak mówi legenda, uklęknął, posypał głowę popiołem na znak ukorzenia się przed Bogiem i tak właśnie wyglądało jego wejście do świątyni. I właściwie w jakimś sensie dobrze się stało, być może, bo Sułtan Mehmed Zdobywca odniósł się, potraktował świątynię z dużym szacunkiem. I po prostu przerobił ją na meczet, ale tutaj już pokazuję kolejne zdjęcie. Widzicie na nim Państwo wnętrze świątyni. Mądrości Bożej, zjawiskowe mozaiki, freski, malowidła naprawdę są przepiękne, zapierają dech. Dlaczego one przetrwały? Otóż w jakimś sensie przetrwały dlatego, że Mehmed, zdobywca, nie kazał, nie dopuścił do ich zniszczenia. Powiedział po prostu, że żeby je zakryć, pokryć tynkiem, zamalować, ponieważ muzułmanie nie tworzą, w islamie nie tworzy się, zakazane jest tworzenie, odwzorowywanie postaci świętych czy aniołów. I dlatego te wszystkie freski i mozaiki zjawiskowe zostały pokryte grubą warstwą tynku. Podłogi przykryto dywanami. Krzyż wieńczący kopułę został zastąpiony przez islamski półksiężyc.
Właściwie Hagia Sofia zyskała na przerobieniu na meczet tyle, że przez kolejne wieki była naprawdę rozbudowywana i stała się, i przez wieki była centrum, takim centralnym, najważniejszym meczetem nie tylko nowej stolicy Imperium Osmańskiego, ale właśnie całego imperium, stając się symbolem triumfu, islamskiego triumfu nad Bizancjum i zwycięstwa islamu nad chrześcijaństwem. Ciekawostka jest taka, że ostatnia msza, która odbyła się w tej świątyni, miała miejsce nie w chwili, w której Mehmet, zdobywca, przekroczył próg świątyni, ale w 1919 roku, kiedy świątynia wciąż była meczetem, więc jakim cudem msza w meczecie? Już wyjaśniam. Otóż odprawił ją pewien mnich z Krety, kapelan wojskowy. Skończyła się wtedy I wojna światowa. Konstantynopol, tak jak już mówiłam wcześniej, że imperium znalazło się pod tymczasowym zarządem aliantów i Konstantynopol też. Statek z grecką dywizją zacumował na otwartym morzu. 5 wojskowych i jeden mnich dostali się na brzeg Stambułu przez Bosfor łódkami, małymi łódkami wiosłowymi. Ze sobą mieli naczynia liturgiczne i rozmaite rzeczy niezbędne do odprawienia mszy. Niepostrzeżenie, mieli naprawdę gigantyczne szczęście, niepostrzeżenie weszli do niepilnowanej przez nikogo świątyni i zaczęli po prostu odprawiać mszę, w trakcie której do meczetu schodzili się greccy i tureccy mieszkańcy miasta. Pierwsi zalewali się łzami, czyniąc znak krzyża, a drudzy stali zaskoczeni, nie bardzo wiedząc, co mają zrobić. Żołnierze przyjęli komunię, odśpiewano psalmy. Cała po prostu msza odbyła się tak jak się odbyć powinna. Po skończonej mszy Hagia Sofia pełna już była wściekłych muzułmanów, gotowych po prostu rozszarpać tych nieproszonych gości, i być może nie uszliby oni z życiem, gdyby nie pewien turecki urzędnik, który być może wcale tego nie chciał, ale po prostu wiedział, że po prostu wybuchłby dyplomatyczny skandal, gdyby po prostu greccy oficerowie i duchowny zostali zlinczowani. Więc po prostu nakazał ich wypuszczenie, więc oni po prostu cali i zdrowi ze świątyni wyszli. I choć grecki premier udzielił duchownym i żołnierzom oficjalnej reprymendy, fama głosi, że nieoficjalnie jednak pogratulował im spełnienia najświętszego marzenia narodu. Takie stwierdzenie znalazłam przeszukując dokumenty, i przywrócenia życiu świątyni Hagia Sofia. I tak wyglądała historia ostatniej mszy w świątyni. Tak wygląda jedna z piękniejszych mozaik w świątyni, których już Państwo niestety nie zobaczą. Znaczy one wciąż są, ale na powrót są zakryte. Dlaczego?
Dlatego, że o ile Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk świątynię zaświadczył, czyli z meczetu uczynił muzeum, którym to świątynia była do lipca tego roku. Z różnych przyczyn mówi się, że głównie chodziło tutaj o politykę, a Atatürkowi zależało na tym, żeby przyłączyć się do koalicji państw bałkańskich, którą te zawiązały w 1934 roku, i ponoć greccy posłowie zasugerowali mu, że uczynienie z Hagia Sofii, z Kościoła Mądrości Bożej, uczynienie z niej, no wiadomo było, że nie zrobi się z niej kościoła, ale że uczynienie z niej, zaświadczenie i uczynienie z niej muzeum byłoby takim miłym krokiem w stosunku do Greków, czy do krajów wyznających chrześcijaństwo. I Atatürk się zdecydował zrobić im tę, nazwijmy to, przysługę. I proszę Państwa, świątynia tym muzeum była do tego roku. W lipcu tego roku na powrót stała się meczetem, budząc potężne kontrowersje. Ta decyzja wielu chrześcijan podłamała i wielu spodziewało się najgorszego, sądząc, że niesłusznie sądząc, że dla świątyni czy dla możliwości ich zwiedzania będzie to oznaczało koniec. Otóż tak się nie stało. Świątynię dalej można zwiedzać. Podłogę znowu pokryły tak jak w 1453 roku dywany, a mozaiki, a grupa konserwatorów zastanawiała się przez kilka tygodni, a być może już wcześniej, tego nie wiemy, zastanawiała się, jak zasłonić, nie czyniąc szkody mozaikom, nie czyniąc szkody malowidłom, jak je zasłonić. Postawiono na po prostu zasłony z rozmaitych materiałów, zaciemnienia świetlne, także technologie też przyszły tutaj z pomocą, i świątynia na powrót jest meczetem. Dlaczego to dla Turków było takie ważne? Otóż być może Państwo słyszeli, czy przeglądając gazety, czy słuchając czasem wiadomości, a aktualny prezydent Turcji, wcześniej premier, a jeszcze wcześniej burmistrz Stambułu, Recep Tayyip Erdoğan, rządzący od właściwie 18 lat już Turcją, to polityk bardzo konserwatywny, który od lat próbuje jakoś te religie Turcji przywrócić, świeckiej Turcji przywrócić i Turkom przywrócić religię, a Turków religii. Otóż dla jego wyborców, wielu po prostu analityków podkreśla, że był to po prostu chwyt taki mający mu trochę ratować skórę, dlatego że ze względu na kryzys ekonomiczny, pandemię, olbrzymi spadek wartości tureckiej waluty i rozmaite inne problemy, zaczął jego partia AKP, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, zaczęła bardzo pikować w sondażach i trzeba się było jakoś ratować, w związku z czym uczyniono z powrotem Hagię Sofię meczetem. Nie straciła ona na tym o tyle, że w tej chwili, o ile wejście do muzeum, kiedy Hagia Sofia była muzeum, wejście do niej było płatne i drogie, o tyle, ponieważ jest meczetem, można do niej wejść w tej chwili
w tej chwili za darmo. Oczywiście wielu jest załamany i Greccy podczas kiedy są takie zawsze polityczne niesnaski, kiedy w dniu czy o godzinie, w której w Hagia Sofii odbywała się pierwsza od wieków islamska, czy pierwsza od lat islamska modlitwa piątkowa, greccy chrześcijanie czy ich hierarchowie zorganizowali, nawoływali chrześcijan, by ci zjednoczyli się w modlitwie żałobnej, modląc się za Hagię Sofię, czy modląc się na znak żałoby. Dzwony w wielu kościołach zadzwoniły, oznajmiając rodzaj żałoby po utraconej świątyni, więc to nie jest tak, że to jest w zasadzie trochę tak, że tak jak muzułmanie nam, tak my im i pewnie niestety jeszcze przez wieki tak, proszę Państwa, będzie. Co dalej? Znaczy, gdybym chciała Państwu pokazać cały Stambuł, no to musiałabym poświęcić tak jakby całą prezentację jedną i pewnie nie tylko jedną, tylko i wyłącznie Stambułowi. A na to trochę nie mam czasu i trochę nie mam ochoty. Znaczy, mam nadzieję, że po prostu następnym razem być może uda mi się jeszcze kiedyś dla Państwa w klubie podróżnika wystąpić i wtedy może dowiem się od Państwa, co najbardziej chcielibyście w Turcji zobaczyć i zrobimy taką podróż. No a teraz niestety musicie się Państwo trochę zdać na mnie, a ja chcę Państwa zabrać ze Stambułu prosto do Efezu. Spójrzmy tutaj na kolejne zdjęcie. To jest biblioteka, ono przedstawia bibliotekę Celsusa w Efezie. Jesteśmy już ze Stambułu, po prostu przenieśliśmy się na wybrzeże Egejskie i będziemy stąd, ze Stambułu przez zachód Turcji wędrować po prostu w dół aż do centralnej Anatolii. Kilka słów o Efezie i co ono ma, co Efez ma wspólnego z chrześcijanami. Zacznijmy jednak od historii Efezu. To jest jedno z 12 miast jońskich w Azji Mniejszej. Założone są różnie są datowane początki Efezu. Jedni twierdzą, że to był IX wiek przed naszą erą, inni, że jeszcze wcześniej, że pierwsze ślady osadnictwa są wcześniejsze. No ale my się skupimy jednak na tym takim tym Efezie właściwym, czyli na historii tego, co w tej chwili zwiedzając Efez możecie Państwo zobaczyć. Wyrocznia powiedziała, jaka legenda łączy się z założeniem Efezu? Otóż Grekowi Androklesowi wyrocznia przepowiedziała, zanim wyruszył na wyprawę, wyrocznie przepowiedziała mu, że powinien założyć nową osadę, nowe miasto tam, że tam, gdzie spotka dzika i rybę, że takie znaki powiedzą mu, że to jest właściwe miejsce do założenia osady. I kiedy dotarł właśnie tutaj, kiedy dotarł nad brzegi rzeki, która aktualnie nazywa się Küçük Menderes, mały meander,
Spotkał rybaków, którzy smażyli na ogniu ryby ze świeżego połowu. Jedna z ryb wpadła w ogień, sprawiając, że ogień, po prostu iskra poszła gdzieś w jakieś pobliskie krzaki, podpalając je. I w ten sposób spłoszyła dzika, który to w tych krzakach tam gdzieś sobie siedział. W ten sposób wypełniły się słowa wyroczni, przepowiednia wyroczni i w ten sposób wiadomo było, że miasto ma powstać właśnie tutaj. Efes przez lata, to już pokażę Państwu kolejne zdjęcie. Efes przez lata był bardzo ważnym ośrodkiem handlowym. Jeszcze inne, przepraszam, miałam jeszcze powiedzieć, że jeszcze inne legendy łączą Efes z Amazonkami, mówiąc o tym, że to one były założycielkami miasta. Jedna z legend przypisuje tą historię założycielską Smyrnie, królowej Amazonek Smyrnie, która to miała założyć i Efes, i Smyrnę znaną aktualnie, zwaną aktualnie Izmirem. No tego się nie dowiemy, to tu możemy tylko liczyć na legendy, czytać legendy. To, co wiemy, to fakt, że Efes był bardzo ważnym ośrodkiem handlowym przez wieki, że był też bardzo ważnym ośrodkiem kultu Artemidy i kultu jeszcze wcześniej bogini matki w ogóle. Że tutaj to przez wieki było tak naprawdę miasto kobiet w jakimś sensie. Tutaj jeden z cudów świata, z którego właściwie nie zachowały się pojedyncze kolumny, czy świątynia Artemidy Efeskiej mieściła się właśnie tutaj. Można tam po prostu sobie pójść i tych kilka kolumn, które się ostały, które tych kilka kolumn, które się ostały zobaczyć. To nie jest świątynia, to są po prostu ruiny miasta. Zjawiskowe, proszę Państwa, naprawdę ja jadąc tam i zwiedzając Efes, w którym później byłam już wielokrotnie, pokazując go kolejnym moim gościom, taki już los mieszkańca kraju, że kiedykolwiek ktoś przyjeżdża, na pewno Państwo wiecie, kiedykolwiek ktoś przyjeżdża w odwiedziny, no to zwiedza się z kolejnymi gośćmi te same miejsca. Ale dlaczego właściwie jesteśmy w Efezie? Otóż i co Efes ma wspólnego z chrześcijaństwem? Dlaczego prosto ze świątyni Hagia Sofia teleportowaliśmy się do Efezu? Otóż dlatego, że i na pewno Państwo wiecie, ci z Państwa, którzy znają Ewangelię, wiedzą, że były przecież listy do Efezjan. No więc otóż ci Efezjanie to mieszkańcy tegoż właśnie Efezu, w którym właśnie jesteśmy, który właśnie sobie odwiedzamy. W pierwszym wieku naszej ery dotarł tu święty Paweł i zaczął nawracać mieszkańców Efezu na chrześcijaństwo. On musiał stąd zniknąć, musiał uciekać z Efezu, prawie omal nie został zlinczowany, ponieważ mieszkańcom, niektórzy się nawrócili, ale nie wszystkim mieszkańcom się jego poczynania i nowa religia spodobały. Natomiast ostatnie lata swojego życia po świętym Pawle dotarł tu święty Jan i jego już stąd nie wyrzucono. On tutaj mieszkał i żył i stworzył po prostu chrześcijański
zbór. Tutaj widzicie Państwo już właśnie ruiny odremontowane i na tyle, na ile to było możliwe, doprowadzone do ładu. Ruiny kościoła świętego, bazyliki świętego Jana w Efezie, więc właściwie prosto tak naprawdę zwiedzając te greckie ruiny Efezu, tego Efezu, w którym jeszcze czczono Artemidę i inne bóstwa greckie, można pójść prosto do chrześcijańskiego kościoła świętego Jana. To jest po prostu naprawdę, naprawdę duża, duża ciekawostka. I wiem, że wielu ludzi zwiedzających czy przybywających do Turcji się temu dziwi. Jeszcze większe zdziwienie często wywołuje ten oto posąg. On jak widać też jest w Turcji i jak widać przedstawia Maryję. I teraz o co chodzi z tym pomnikiem? Otóż święty Jan według legend nie przybył do Efezu sam. Święty Jan do Efezu przybył z Maryją. Najprawdopodobniej tak głoszą legendy, tak głoszą, tak niektórzy podejrzewają. Oczywiście według jednych Maryja żywota dokonała w Jerozolimie. Jednak według innych ostatnie lata swojego życia spędziła ze świętym Janem w Efezie. Święty Jan postawił dla niej taki oto domek, którego ruiny po zwiedzaniu Efezu wystarczy po prostu wjechać na górę Słowików, tak się nazywa wzgórze, na którym ten domek odnaleziono i na którym można teraz ten domek zwiedzać. Przyjmuje się właśnie, że to jest domek, w którym Maryja spędziła ostatnie lata swojego życia. I opowiem teraz Państwu po prostu historię, opisałam też w książce historię odkrycia tego domku, ponieważ ona też jest bardzo, bardzo ciekawa. To jest tak, że mniszka, niemiecka mniszka Katarzyna Emmerich, która w Turcji nigdy nie była, ona miała, no, mistyczka, ona miała wizję. I w 1824 roku jej osobisty sekretarz Clemens Brentano zapisał takie oto słowa, zacytuję. Mieszkanie Najświętszej Panny nie znajdowało się w samym Efezie, lecz 3-4 godziny drogi od miasta na wyżynie, gdzie już przedtem zaczęli osiedlać się chrześcijanie z Judei. Między nią a wzgórzem, na którym leży Efes, wije się rzeczka. Zanim Jan tu Najświętszą Pannę sprowadził, kazał zbudować dla niej w cieniu drzew domek z kamienia, podobny zupełnie do jej mieszkania w Nazarecie. Ognisko umieszczone w środku domu dzieliło go na dwie części. Lekkie ściany z plecionki wznoszące się po obu stronach ogniska oddzielały tę przednią komnatę od tylnej części domu. Na prawo i na lewo od ogniska umieszczone były w przegradzającej ścianie lekkie drzwi wiodące do drugiej, tylnej komnaty, o ścianach zaokrąglonych na rogach i wyłożonych czyściutką plecionką z drzewa. W ogólności komnata ta sprawiała przyjemny widok. Tak brzmi opis tego domku. I rzeczywiście tutaj pokazuję Państwu zdjęcie z zewnątrz, natomiast ten domek w środku, poza tym, że jest z kamienia, dokładnie tak wygląda.
I teraz historia jest taka, bardzo ciekawa historia. Kiedy ta publikacja dotarła do zakonników w Izmirze, bo przecież chrześcijanie cały czas w Turcji, również tej już republikańskiej byli i żyli, oni najpierw podeszli do tego sceptycznie, taki już też los mistyków i taki już los rozmaitych świętych, czy stygmatyków, czy mistyków, czy tych, którzy różnych wizji doznawali, że nie wszyscy im od razu wierzą, więc tak jak mówię, sceptycznie podeszli oni do tej historii, ale namówieni przez mniszki z tego zgromadzenia Katarzyny Emerich, spróbowali zorganizować ekspedycję, żeby wybrać się i zobaczyć, czy cokolwiek z tych wizji jest prawdziwe. Udali się z kompasami, to był 29 lipca 1891 roku, udali się z tragarzami, z mapami, z kompasami na Górę Słowików i ich, krótko mówiąc, zatkało. Pracujące na pobliskim wzgórzu kobiety pokazali im ukryte źródełko między drzewami i ruiny, które po prostu jako żywo przypominały dokładnie te opisane przez Katarzynę Emerich. 2 tygodnie później w to samo miejsce ruszyła kolejna wyprawa, tym razem złożona z i księży, i świeckich badaczy, i oni także potwierdzili prawdziwość tego odkrycia. A 1 grudnia tego samego roku biskup Andrea Timoni, biskup Izmiru, udał się również do tego miejsca i poinformował chrześcijański świat o tym znalezisku. Teren od władz osmańskich wykupiono i ruszyły prace konserwatorskie. Jednocześnie okazało się, że zwyczaj pielgrzymowania przez okolicznych chrześcijan, tych, którzy tutaj w okolicach Efezu mieszkali i żyli, istniały już od dawna, i teraz też te pielgrzymki się odbywają. Najwięcej, prawdę mówiąc, przynajmniej ja pamiętam, że najwięcej w tej chwili jest tutaj pielgrzymów, zwykle najwięcej pielgrzymów z Rosji, pielgrzymów z krajów tego wschodniego odłamu chrześcijaństwa, ale spotkacie tu również państwo Japończyków, spotkacie po prostu naprawdę pełen przekrój. Spotkacie tu również państwo muzułmanów, bo być może nie wszyscy wiedzą, że Maryja to jest jedyna kobieta wymieniona w Koranie z imienia. Cała jedna sura, cały jeden rozdział jest jej poświęcony, więc ona też jest czczona przez muzułmanów. W Efezie, w tej chwili w Efezie, w sensie w domku Maryi Meriemana, urzędują teraz polscy księża. Oni zajmują się domkiem, odprawiają tam msze. Oni też robią porządek z tym, co państwo widzicie na tym zdjęciu. Może niełatwo się domyślić, ale to są karteczki z życzeniami, karteczki, na których goście czy pielgrzymi zostawiają swoje prośby, swoje życzenia, swoje prośby, modlitwy do Maryi. Wielu twierdzi, że te życzenia im się
im się spełniły. No, ja powiem prawdę, powiem szczerze, że kompletnie nie pamiętam. Też zostawiałam tam swoje życzenia, ale kompletnie nie pamiętam. Nie pamiętam, czego sobie życzyłam, więc niestety nie mogę Państwu powiedzieć, czy się spełniło. Ale rzeczywiście klimat tam panujący jest niezwykły i wielu ludzi. I chrześcijan, i muzułmanów, i wszystkich innych to powtarza. Odbywają się tam też pasterki, odbywają się msze, także naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Warto o nie zahaczyć, kiedy Państwo będziecie Turcję Egejską zwiedzać. Proszę Państwa, tyle o Efezie. Spójrzmy, przenieśmy się w tej chwili na wybrzeże Morza Śródziemnego. Idziemy tak jakby spojrzeć na mapę Turcji, to idziemy po prostu w dół na tej mapie. W dół i jesteśmy w tej chwili na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Właściwie nie tyle na samym wybrzeżu, bo od morza jesteśmy daleko. Widzicie Państwo tutaj, że jesteśmy w górach Taurus, to są góry Taurus. Otóż na wzgórzach Gór Taurus znajdziemy arcyciekawe, a bardzo mało znane miejsce. Wybrałam, żeby Państwu pokazać, bo no wiadomo, Hagia Sofia jest znana, Efes jest znany, a Arykanda, w której jesteśmy w tej chwili, to jest taka ciekawostka, właściwie mało jest o niej w przewodnikach. Mało się o niej mówi. Ja sama o niej nie wiedziałam, ale szczęśliwie miałam okazję spotkać się z panem Majidem Tekinalpem. To jest profesor, który jest kierownikiem wykopalisk prowadzonych w tym miejscu. I on mi opowiedział arcyciekawe historie dotyczące tego miasta, którymi się teraz z Państwem chciałabym podzielić. Otóż miasto zostało założone w IV wieku przed naszą erą i ze względu na swoje doskonałe położenie na zboczach gór, ono zresztą tutaj to zdjęcie tego do końca nie oddaje, ale ono. To miasto jest ułożone tak jakby piętrami kaskadowo na zboczu. Po prostu są pewne partie miasta wyżej, inne niżej. Trochę się trzeba nachodzić pod górkę, żeby całe to miasto zobaczyć. I to położenie okazało się znakomite, bo ochroniło miasto i przed rozmaitymi kataklizmami czy katastrofami naturalnymi, i przed jakimiś rabusiami, którzy mogliby potencjalnie na nie napadać, bo po prostu było wystarczająco daleko, wystarczająco wysoko, żeby się na nie jakoś tutaj zasadzać. W mieście przez wieki czczono Apolla, Artemidę, Heliosa i inne greckie bóstwa. Tutaj były ich świątynie. Ale ponieważ wiemy z historii, że dopiero w VI wieku naszej ery miasto zaczęło, no, po prostu straciło znaczenie i na rzecz innych osad. Co to oznacza dla nas? Otóż to oznacza, że musieli tu mieszkać już chrześcijanie, prawda? VI wiek. I rzeczywiście tak jest. I teraz, proszę Państwa, ciekawostka, ponieważ od profesora Tekinalpa dowiedziałam się, że mieszkańcy tutejszego, to mieszkańcy Arkandy byli ci tradycjonaliści wyznający kult Apolla, Artemidy i innych. Byli na chrześcijan, krótko mówiąc, bardzo źli, bardzo im się nie podobało to, co chrześcijanie
robią i to co wyznają. I napisali nawet list, który wiadomo, znaleziono tutaj inskrypcje świadczące o tym, że coś takiego powstało. Napisali do jednego z władców list, skargę po prostu na chrześcijan, który mniej więcej brzmi, tu również cytat, brzmi tak. Pomyśleliśmy, że powinniśmy odwołać się do Twojej nieśmiertelnej suwerenności i prosić, by ci nielojalni chrześcijanie zostali stłumieni, abyśmy my nie musieli cierpieć za obrazę bogów z powodu jakiejkolwiek absurdalnej nowości. Tą absurdalną nowością nazywają przecież chrześcijaństwo. Niech zakazane zostaną ich praktyki, a oni sami zmuszeni do oddawania kultu bogom. Więc coś takiego się zachowało. Ci sygnatariusze tego listu nie mieli szczęścia o tyle, że już rok później cesarz wprowadził jakby równouprawnienie religii i w cesarstwie i po prostu chrześcijanie i jakby ukrócił tym samym prześladowania chrześcijan, którzy to chrześcijanie z czasem przejęli i w Arykandzie rządy. Tutaj widzicie Państwo na tym zdjęciu fragmenty łaźni, o ile się nie mylę. Ale też pokazuję to zdjęcie, żeby widać, żeby dobrze pokazać położenie miasta. Widzieliście Państwo na zdjęciu poprzednio, że widać wzgórze, to jest tak jakby widok z drugiej strony i tu również widać położenie miasta, widać wzgórza. Natomiast tutaj już widać fragmenty kościoła, który powstał w Arykandzie z baptysterium. Otwór to są ruiny baptysterium. Tutaj widać ślady mozaik podłogowych w kościele. Co ciekawe, tych mozaik nie skończono. Ta akurat jest skończona, ale kolejna jest tylko odkopaną, rozpoczętą, ale nie skończoną. Natomiast znaleziono też glinione naczynia z kamyczkami i wzory mozaik, które tu miały powstać. One nie powstały, dlatego że pożar przerwał budowniczym pracę. Ale jeszcze zanim powstały tutaj, zanim powstały kościoły, chrześcijanie poradzili sobie przerabiając po prostu poprzednie świątynie na świątynie chrześcijańskie. Tutaj dobrze nie widać na tym zdjęciu, ale u szczytu tej budowli są wyryte po prostu chrześcijańskie krzyże. Proszę Państwa, z Arykandy przenosimy się po prostu jeszcze dalej na wschód i oto jesteśmy w Kapadocji. W zaskakującym naprawdę ze wszech miar i po prostu zachwycającym miejscu, gdzie spotkamy niezwykłe skały o niezwykłych stożkowatych kształtach. To jest również i też gratka i dla miłośników geologii, którzy właśnie sobie skały będą podziwiać, ale jest to też gratka dla badaczy chrześcijaństwa czy dla tych ludzi, którzy chrześcijaństwo w Azji Mniejszej chcieliby śladami chrześcijaństwa w Azji Mniejszej podążać. Proszę Państwa,
To są te tereny centralnej Anatolii zamieszkiwali najpierw Hetyci 2000 lat przed Chrystusem. Później ze sprawą podbojów Aleksandra Wielkiego Grecy. Pierwsze gminy, tutaj też powstawały po prostu pierwsze z Antiochii, w której powstawały pierwsze gminy chrześcijańskie poza Palestyną, blisko już do Kapadocji, i w tej Kapadocji właśnie jesteśmy. Do jej mieszkańców adresowany jest pierwszy list świętego Piotra. Apostoł nazywa ich tymi, którzy zostali wybrani, aby zostali uświęceni. I tak to po prostu wygląda. Rzymianie zdobyli te ziemie w 17 roku naszej ery. I chociaż nie ustawali w prześladowaniu chrześcijan, nawet połowa mieszkańców niektórych miast tego regionu tej Kapadocji, stanowili wyznawcy Chrystusa. Ciekawostka, region miał swojego biskupa. Niedługo doczekał się nawet swoich pierwszych męczenników, świętego Hieronima. Święty Jerzy tutaj w Kapadocji walczył ze smokiem, tutaj się urodził święty Grzegorz Nyssy, święty Piotr Sebasty. No po prostu połowa, proszę Państwa, no dobrze, przesadziłam, ale bardzo wielu ojców Kościoła, czy tych, którzy później zostali wyniesieni na ołtarze, mieszkała i żyła właśnie w tym regionie. Z czego ten region słynie i co my tu właściwie mamy do zwiedzania, co Państwo widzicie w tej chwili na zdjęciu, oprócz gąsek, które tutaj się sobie pasą? Są to mianowicie skalne kościoły. Otóż święci chrześcijanie, przepraszam, chrześcijańscy mieszkańcy Anatolii zaczęli się z różnych powodów przenosić w takie ustronne miejsca. Wynikało to z różnych przyczyn, między innymi z chęci bycia wiernym ideałom świętego Bazylego, który zachęcał ich do życia w ascezie. I po prostu tutaj powstawały pierwsze pustelnie i pierwsi pustelnicy, którzy po prostu żyli tutaj w ascezie i się umartwiali. Stąd i tutaj właśnie zaczęli wykuwać w skałach to po prostu pierwsze skalne kościoły. Niezwykłe, zupełnie po prostu zachwycające miejsca. Zaczęły też powstawać pierwsze, nie tylko samotnie takie, w których pojedynczy ludzie mieszkali czy żyli, ale też pierwsze wspólnoty zakonne. Więc to pierwsze wspólnoty zakonne powstawały właśnie tutaj. Ludzie żyli tu w odosobnieniu, prowadząc działalność ewangelizacyjną czy charytatywną. Takie kolonie mnichów powstawały tutaj. Oni też ukrywali się po prostu w tych skalnych kościołach przed prześladowaniami. I przed prześladowaniami chrześcijan, ale też czy chrześcijanie ukrywali się przed chrześcijanami, ponieważ zaczęła się już wówczas kłótnia o to, czy powinno się malować podobizny świętych Jezusa i aniołów i tak dalej, czy nie powinno się. Jedni twierdzili, że tak, inni twierdzili, że nie. Także jak zwykle mamy tutaj konflikt. Proszę Państwa, to co jest takie ciekawe i to co mi się tak podoba w Kapadocji, to fakt, że owszem, znajdziemy tutaj i
kościoły z odnowionymi malowidłami, takie, gdzie tam za wejście trzeba zapłacić. Muzeum na wolnym powietrzu w Göreme Açıkhava Müzesi, gdzie po prostu będziemy podziwiać te skalne freski z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Naprawdę są niezwykłe, zapierają dech w piersiach, ale znajdziemy też kościoły, skalne kościoły, po prostu spacerując po tym niezwykłym terenie. Również trafimy na takie ruiny wykute w skałach, w których po prostu nikt nie odnawiał, które po prostu tak jak były zostawione, nie wiem, namalowane w V wieku przez tamtejszych mnichów czy przez tamtejszych artystów, tak trwają do dziś. Tutaj właśnie widzicie Państwo pozostałości takiego malowidła. Tutaj sobie po prostu ludzie przychodzą, a to wydrapią, a to namalują markerem jakiś napis, dzieciaki, że tam Mehmet kocha Ajszę albo coś w tym stylu. I to jest zachwycające, bo człowiek chodzi po prostu po tych terenach i ma takie wrażenie, że sam odkrywa takie miejsca. Ciekawe jest, że po prostu w tych skałach mieszkali ludzie przed wiekami i w tych skałach mieszkają ludzie teraz. Niektórzy rzeczywiście tam sobie po prostu urządzili mieszkania. Niekiedy jest tak, że z jednej strony jakiejś większej skały jest wejście do jakiegoś takiego ukrytego kościółka, a z drugiej jest wejście do czyjegoś domu. W wykutym oknie zobaczymy antenę do odbioru telewizji satelitarnej, więc to jest po prostu miejsce naprawdę, naprawdę niezwykle niezwykle interesujące. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze jeden ze skalnych kościołów. Te malowidła chyba też jeszcze nie były odnawiane. Dużą atrakcją Kapadocji i tutaj chcę to też Państwu pokazać, bo to jest oprócz tych skalnych kościołów, to jest tam najważniejsze. Jest po prostu lot balonem nad całą tą krainą i no, nie byłabym sobą i uznałabym, że zwiedzanie jest nieważne, gdybym takiego lotu nie odbyła. Zwykle odbywają się one o świcie i nad całą tą krainą można sobie balonem polatać. Polecam też Państwu, warto to zrobić. Proszę Państwa, żeby nie było tak, że ciągam tu Państwa tylko i wyłącznie po miejscach ważnych dla chrześcijan. Skoro już jesteśmy w Kapadocji, to przenieśmy się też do Koni. To z kolei jest miejsce niezwykle ważne dla muzułmanów. Jest to jeden z takich najbardziej konserwatywnych rejonów Turcji. O ile w Izmirze, w którym czy kiedy jest nawet podczas Ramadanu, czyli świętego miesiąca postu, podczas którego muzułmanie nic nie jedzą i nie piją od wschodu do zachodu słońca. Swoją drogą, proszę to sobie wyobrazić, naprawdę
To jest naprawdę ciężki post. Nasza koncepcja Wielkiego Postu to się gdzieś, mam wrażenie, przy tym chowa. O ile właśnie w miastach takich jak Stambuł czy takich jak Izmir, wszystkie knajpy są wtedy otwarte i nie ma problemu, żeby pójść coś zjeść. To i po prostu poszczący kelner nas tutaj obsłuży. O tyle w Konii tak nie jest. Knajpy podczas Wielkiego Postu są zamknięte i naprawdę większość kobiet tutaj chodzi zakrytych. Z trudem kupicie tutaj Państwo alkohol. Właściwie jest tylko podawany w jakichś hotelowych restauracjach, czy nie trudno jest go kupić w supermarkecie. Dajmy na to w Carrefourze, w którym w Izmirze mamy do wyboru do koloru piwa, wina, czy turecką rakę, turecką anżówkę. Te same sieci, te sklepy tej samej sieci w Konii tego alkoholu nam nie sprzedadzą. Konia jest bardzo, bardzo ważnym miastem. Tutaj w XIII wieku żył, tworzył i nauczył Rumi, zwane przez Turków Mevlana, po polsku jego tutaj nazwisko brzmi Maulana. To jest jeden z największych poetów i myślicieli i mistyków Azji Mniejszej i całego Bliskiego Wschodu. On jest ważny nie tylko dla Turków, ale dla muzułmanów w ogóle. Tutaj ta budowla zwieńczona zieloną kopułą, którą widzicie Państwo w oddali, a w tej chwili już widzicie Państwo bardziej z bliska. Tam się mieści jego mauzoleum, do którego przez okrągły rok ściągają wycieczki i pielgrzymki muzułmanów, którzy chcą się modlić i medytować, albo chociaż na własne oczy zobaczyć wirujących derwiszy, ponieważ Maulana był właśnie założycielem tego zakonu wirujących derwiszy, dla których ekstatyczny taniec jest rodzajem medytacji i ścieżką do Boga. Co ciekawe, to też jest dla nas, również dla wyznawców chrześcijaństwa czy innych religii ważne. Rumi miał takie bardzo nowatorskie jak na tamten czas, jak na przedstawiciela islamu w ogóle poglądy, ponieważ on twierdził, że każdy człowiek jest na ścieżce do Boga, że nie musi być nie tylko muzułmanie, nie tylko muzułmanin jest na drodze do Boga. Każdy jest, każdemu to się jakoś tam ukazuje w taki sposób, jaki jest dla niego możliwy do przyjęcia, a koniec końców i tak każdy tę swoją drogę do Boga znajdzie. I teraz co jest takie naprawdę też interesujące i ciekawe. W 2016 roku, czyli kilka lat temu, całym tym miastem, całą Konią po prostu wstrząsnęła informacja, że w Hollywood ma być nakręcony film o życiu Rumiego. I tutaj po prostu mieszkańcy muzułmanie w ogóle omal nie zeszli, jak jeden mąż na zawał serca, kiedy okazało się, że taka poszła plotka, że główną rolę miałby zagrać w tym filmie Leonardo DiCaprio. Dla nich to było po prostu nie do przyjęcia i wszyscy tutaj się po prostu wściekli, że
Hollywood po pierwsze kradnie im myśliciela duchownego i jedną z najważniejszych postaci dla ich wiary, a po drugie, że miałby go zagrać po prostu jakiś biały chrześcijanin, to dla nich po prostu to dla nas trochę tak, jakby, nie wiem, Jana Pawła miał zagrać muzułmanin o śniadej cerze i kruczoczarnych włosach. Także to była na ten temat odbyła się gigantyczna dyskusja. Natomiast niektórzy się śmiali, że właśnie sam Maulana nie miałby nic przeciwko temu, bo sufizm, którego był głównym przedstawicielem, owszem, dotyczy nurtu mistycznego w islamie, ale nie wyklucza i nie wyklucza znaczenia innych religii, tylko po prostu twierdzi, że islam jest najkrótszą drogą dla dusz złaknionych Boga i najprostszą, a najważniejsze jest z tym Bogiem pojednanie się i że inne różne drogi do Boga są możliwe. Leonardo DiCaprio jak na razie Rumiego nie zagrał, bo film nie powstał. Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo jego właśnie tutaj tak sarkofag. Bardzo bogato zdobione wnętrze tego zielonego mauzoleum, tej zielonej rotundy, którą widzieliście Państwo na poprzednim zdjęciu. Tutaj z kolei już Państwo widzicie, że tak powiem, tradycyjnych mieszkańców Koni podczas przerwy na modlitwę. To jest wnętrze meczetu. Tutaj z kolei na tym zdjęciu widzicie Państwo wirujących derwiszy. Przepraszam za jakość, ale zdjęcie było zrobione telefonem w centrum handlowym, w którym taki pokaz się odbył. Niestety nie załapałam się na taki prawdziwy pokaz w Koni, więc musiałam się, czy w tym centrum duchowym wirujących derwiszy, więc musiałam się ratować pokazem w centrum handlowym w Izmirze, ponieważ taki pokaz został tam zorganizowany. I proszę Państwa, tak jak różnorodna i fascynująca jest myśl Rumiego, Mevlany, którą pokrótce Państwu przedstawiłam, tak fascynująca i zachwycająca jest Turcja, o której ja bym mogła mówić godzinami. Turcja to wirujący derwisze, ale też Turcja to przebogate bazary, na których kupimy wszystko. To oczywiście wiecie Państwo, kawa po turecku i wróżby z kawy po turecku. Tutaj widać knajpkę, w której są etatowe wróżki. Turcja to właśnie, tak jak widzieliście Państwo na zdjęciu, wielkie błyszczące centra handlowe, w których, tak jak mówiłam na samym początku, już zawisły dekoracje świąteczne, ale Turcja to też przydrożne knajpki, w których taka pani jak tutaj piecze gözleme, czyli takie placki faszerowane różnymi rzeczami, różnym czy tam serem, czy ziemniakami, warzywami, przepyszne. Proszę, jeśli będziecie mieli Państwo okazję w Turcji czy w tureckiej restauracji spróbować gözleme, to naprawdę warto. I Turcja to tak jak na tym zdjęciu, którego autorką nie jestem ja, jest Sylwia Pietryga,
fotografka i moja znajoma. Możecie więcej zdjęć jej podziwiać na stronie Two Powers of Photo. Coś takiego, jak sobie Państwo wpiszecie w Google'ach, to więcej zdjęć Sylwii również z Turcji zobaczycie. To są po prostu wielkie nowe osiedla z basenami i po prostu zbieracze śmieci z takimi skleconymi ze wszystkiego wózkami. Także Turcja to są szerokie po prostu autostrady, o jakich nam się nie śniło, i po prostu gdzieś polne dróżki prowadzące do małych wiosek, w których po prostu nie ma zasięgu, a do niedawna nie było też i elektryczności. Ja po prostu kocham każdą, trochę się tu rozklejam, nie wiem, może słyszycie Państwo po głosie, ale ja kocham każdą z tych Turcji i każdą z nich chciałabym Państwu pokazać i mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja. A jeśli mieliby Państwo do mnie jakieś pytania dotyczące kraju, książki, zwiedzania czy po prostu czegokolwiek związanego z Turcją, to proszę śmiało mnie sobie odszukać. To jest proste. Ja po prostu w internecie jestem. Moja książka jest, różne rzeczy, które ja o Turcji staram się w miarę regularnie publikować, też znajdziecie Państwo na takim moim facebookowej stronie, która się nazywa Tu jest Turcja. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do czytania, komentowania, pytania i jakiegoś dialogu ze mną, bo kocham Turcję, ale kocham też rozmawiać z ludźmi i mieć jakiś feedback, jakąś odpowiedź, czy to, o czym mówię, jakoś do Państwa trafia, czy jakieś uwagi, jak można to zrobić, żeby było lepiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do Klubu Podróżnika i życzę Państwu wielu, wielu udanych podróży, nie tylko tych wirtualnych. Do widzenia.